Cześć kochani, witam was w kolejnej tygodniówce. Zaczynamy nowy tydzień, mamy poniedziałek. Ja właśnie zrobiłam sobie drugą kawę i od rana tutaj siedzę i montuję dla was ostatnią tygodniówkę. Zrobiłam sobie teraz chwilę przerwy i przy drugiej kawie będę zapisywać rzeczy w kalendarzu, bo muszę przenieść sobie kilka informacji z tego mojego poprzedniego do nowego. Mam tutaj wpisane nauka, egzamin, bo przyszły weekend, są egzaminy na studiach, także trochę tego muszę tutaj wpisać. Także ja siadam i rozpisuję, że tak powiem, plany na ten kwartał i cele na styczeń. I też wpisuję sobie od razu na początku roku wszystkie jakieś takie ważne daty. Pamiętajcie o tym, bo są takie rzeczy, o których się ciągle zapomina. Ja sobie zwykle wpisuję daty, do którego muszę wszystko zapłacić, na przykład w danym miesiącu. Fajnie sobie też wpisać rzeczy na przykład dotyczące mieszkania, jakieś ubezpieczenia, podatki, czy na przykład, nie wiem, przegląd techniczny samochodu, kiedy trzeba zrobić mniej więcej, wiecie, znaleźć kartkę z danym miesiącem i tam to wpisać, bo to często wypada z głowy, są to takie rzeczy, o których często się zapomina, a jak będziecie mieli to już wpisane na początku roku w kalendarzu, to większa szansa, że nie zapomnicie. A nie powiedziałam wam, kalendarz to jest planer niedatowany. Jest to planer z firmy Paper Plans. Najbardziej mi się spodobał, jeżeli chodzi o układ i graficznie, bo ma wszystko to podobne, co miał mój poprzedni, czyli właśnie co miesiąc rozkładówka miesięczna, potem tygodniówki i co miesiąc taka zakładka właśnie na rozpisanie sobie celu na dany miesiąc bez dat, więc tak naprawdę można było zacząć, kiedy się chce i nie ma tutaj zbędnych rzeczy. Jest to jakiś czas, cytat, ale to dosłownie coś takiego, także ja wybrałam wersję niebieską, była jeszcze taka blado różowa, ale stwierdziłam, że wezmę coś takiego, bo ja zawsze wybieram wszystko różowe, no nie zawsze, ale wiecie, także tak, ja siadam do tego, także zaczynamy nowy tydzień, nie ma lejuchowania i jest działanie. No dobra, słuchajcie, wszystko co chciałam zrobić przy komputerze zrobione, więc teraz wychodzimy, a zabieram was do IKEA, ponieważ chciałabym ostatni raz zobaczyć i prawdopodobnie kupić dzisiaj regał do biura. Już się długo nad tym zastanawiałam, bo wiedziałam, że brakuje mi takiego regału wysokiego na książki. Bo jak wiecie, tam mam dwie komody. Jedna jest taka półotwarta i tam jest trochę książek. Druga jest taka bardziej na kosmetyki, jakieś rzeczy z paczek PR-owych. Więc mało jest miejsca tak naprawdę na książki, jakieś notesy, dokumenty. Bo no tak naprawdę nie mam już więcej miejsca, a go potrzebuję, także tamten regał już jest zajęty i chciałabym przenieść książki po prostu do takiego wyższego regału. No i znalazłam w IKEA taki, który po pierwsze mi się podoba, po drugie odpowiada wymiarami, także jadę go zobaczyć ostatni raz, bo kiedyś już oglądałam te regały, no ale się jeszcze wtedy nie zdecydowałam. No i mam nadzieję, że jeżeli będzie dostępny, to uda mi się dzisiaj kupić i może jeszcze dzisiaj złożyć. Mam nadzieję, że to się w ogóle zmieści do samochodu, także w pierwszej kolejności biorę miarkę, schodzę do garażu i zobaczę, czy to w ogóle wejdzie mi do samochodu, żeby nie jechać bez sensu. Jeżeli nie, no to zamówię online, dostawa widziałam, że jest wtedy chyba najwcześniej na piątek, a i tak chciałam podjechać do sklepu, więc muszę zejść do samochodu, także biorę miarkę, no i zobaczymy. Mam nadzieję, że to się zmieści. Powinno wejść po rozłożeniu siedzeń, także dobra, zabieram was i jedziemy. Jak widzicie, wszystko się udało, nawet ktoś mi chciał pomóc, ale już mam to wycyrklowane po
tym, jak kupiłam biurko. No i zmierzyłam, że wejdzie na pewno, także kwestia tylko najgorsza to jest podniesienie czegoś takiego, ale potem już wsuwacie i jak się ma zmieścić, to się zmieści. Także są tylko dwa elementy, ten dłuższy, czyli boki regału pewnie i tył. No i tam są półki, także idealnie wszystko. Pan chciał pomóc, więc bardzo, bardzo miło. Gdybym miała nie dać rady, to na pewno bym poprosiła o pomoc, ale się udało. Obeszło się bez, ale i tak miło, że są, wiecie, takie osoby, które bezinteresownie chcą pomóc. Także ja jadę do domu, słuchajcie, bo myślałam, że to zejdzie szybciej, ale są kolejki do odbioru i czekałam chyba 20 minut w kolejce przed tutaj magazynem. Także jest już później niż myślałam, bo chciałam zrobić jeszcze dzisiaj trening i potem zabrać się za składanie, bo to dla mnie przyjemność, bo ja uwielbiam składać meble. Także wracam, szybko zrobię trening i bierzemy się za składanie regału. No dobra, słuchajcie, trening zrobiony, 41 minut. To był taki bardziej trening w sumie, powiedziałabym, wzmacniający. Nie było aż tak dużo skakania, tylko pierwsza seria była taka skoczna, a później były dwie serie na brzuch i ostatnia na nogi. Także nie zmęczyłam się aż tak bardzo, ale czuję teraz mięśnie nóg i pośladków, także dajcie znać, czy też robicie to wyzwanie. Jest 30-dniowe i są 3 treningi w tygodniu, więc myślę, że do wykonania. No i jak będzie tak do 40 minut, to dla mnie jak najbardziej, bo ja lubię najbardziej właśnie treningi takie 30, 35, 40 minut. Dłuższe już nie zawsze mi się chce zrobić, no ale jak będą, to będą. Więc ja idę się teraz wykąpać i za chwilę zabieram się za składanie tego regału, bo chciałabym to mieć już zrobione, żeby później móc oglądać dalej serial i malować ten obraz, który Wam pokazywałam o ostatnim vlogu. Tutaj leży. Już troszeczkę, dwa kolory to są zrobione, brązowy i taki jasno-błękitny, także myślę, że dzisiaj zrobię kolejne dwa albo nawet więcej, zobaczymy. Wybieram na razie takie, które gdzieś tam mi się rzuca w oczy, że jest ich najwięcej, no ale zobacz, także chowam matę i zabieram się do roboty. Dobry kochani, w kolejnym dniu i tak sobie patrzę na moją choinkę, że chyba czas ją już rozebrać. Wygląda jeszcze pięknie, kiedy jest podświetlona. Czekajcie, może Wam pokażę. Pięknie się jeszcze świeci, ale już troszeczkę wyschła i na dole to najbardziej widać. Te gałęzie się trochę wywijają. W sumie fajnie, że wytrzymała miesiąc. Także dzisiaj zdejmę bombki i ją wyniosę. Zwykle są takie kontenery na choinki, teraz widzę, że jeszcze nie ma. Ale ostatnio ktoś postawił przy śmietniku i widziałam, że zabrali. Także ja swoją też tam postawię. Trochę trzeba będzie pewnie posprzątać na klatce po tych igłach, jak się osypią. No i tak, muszę iść po pudełka na dół na bombki i wszystko schować na następny rok. Aż trochę szkoda, że już wiecie, trzeba chować te ozdoby. Znaczy nie trzeba, ale jak jest nowy rok, to już mam takie, wiecie, a fajnie by było mieć taką czystą przestrzeń, schować dekoracje, zacząć nowy rok, czysta karta. Także jak widzicie, ja piję już sobie kawę i za chwilę biorę się do roboty, a później rozbierzemy tą choinkę. Jeśli chodzi o regał, to wygląda on tak. Na razie tak poukładałam wszystko przykładowo, przełożyłam książki z tego regału obok. Jeszcze parę mam gdzieś tam w mieszkaniu, więc przydałoby się je tutaj położyć. Część też jeszcze leży u rodziców w domu. Także tak, na razie tak włożyłam, żeby zobaczyć, jak to w ogóle będzie wyglądało, ale myślę, że docelowo wykorzystam jeszcze jedną albo dwie półki na książki albo jakieś, wiecie, takie notesy.
Na dole zastanawiałam się, czy nie podnieść tej półki i nie włożyć tam właśnie segregatorów, organizerów. Zobaczymy, ale jestem bardzo zadowolona. Fajnie, że to się pojawiło, bo no czegoś mi tutaj cały czas brakowało. Szkoda tylko, że zasłania to mój przycisk YouTube'a, więc zdejmę go stamtąd i przewieszę gdzieś indziej, ale po prostu po drugiej stronie biurka by się nie zmieściło. Tutaj ta ściana jest jakby szersza, więc tylko tutaj taki regał wchodził w grę. No ale w każdym razie jestem zadowolona. Tutaj już część książek wyłożyłam. No i tak to wygląda. Myślę, że nie najgorzej. Później może jeszcze tutaj poprzestawiam wszystko. Troszkę zajęło składanie tego, ale nie było najgorzej, także dałam radę. No dobra, jak widzicie, choinki już nie ma. Zrobiło się trochę jaśniej, że tak powiem. No jest tak więcej przestrzeni. Ten fotel też mogłam troszeczkę odsunąć od tego regału i powiem wam, że trochę to tak świeżej wygląda. Znaczy, oczywiście choinka była piękna, ale była spora i naprawdę zabierała trochę miejsca, więc wszystko wróciło na swoje miejsce. Także oficjalnie żegnamy choinkę. Cześć, witam was w czwartek. Ja mam właśnie kawę i za chwilę będę miała wideo rozmowę z moją nową menadżerką, także sobie trochę pogadamy, bo właśnie od nowego roku mam nową menadżerkę. Parę rzeczy trzeba ustalić, dogadać. Tak, zaraz wszystko poustalamy. W ogóle mam wrażenie, że tu jest taki kontrast zawsze w tym pokoju, że jest tak ciemniej. Nie wiem, ale dzisiaj też taka pogoda w sumie, także pada cały dzień. No, także o, ja już mam rozmowę i odezwę się do was później. Hej! Rozmowa zakończona. Rozmawiałyśmy chyba prawie godzinę, ale wydaje mi się, że przeszłyśmy przez większość tematów, porozmawiałyśmy o tym, co chciałabym robić w tym roku na kanale, co wchodzi w grę, a co nie, jakie ewentualnie marki mnie interesują, z jakimi już współpracowałam, więc mniej więcej myślę, że wszystko jest nakreślone i możemy zacząć wspólnie działać. Także bardzo się cieszę i fajnie, że to tak wypadło na początku roku, bo ja też jakby na początku roku zawsze myślę, jak mniej więcej chciałabym, żeby ten rok wyglądał YouTube'owo. Wiadomo, że niedokładnie, bo nie wiem jeszcze, co będę nagrywać w maju, ale mniej więcej, jakie treści chciałabym w najbliższym czasie nagrywać, co chciałam, żeby się pojawiało, czego dawno nie było, czego może jednak nie chcę nagrywać, więc fajnie było też tak trochę spojrzeć na to, co chcę robić w najbliższym czasie, także ja też mam mniej więcej zarys, czym chciałam się zająć. A teraz idę sobie zrobić nową kawę, bo ta się już skończyła i działam dalej. Dzisiaj będzie trochę nauki, bo mam w weekend właśnie egzaminy, więc za dużo wam nie ponagrywam do tego vloga, będę się po prostu uczyć. Ja już nie marnuję czasu i siadam tutaj dalej do kompa, chcę zapisać wam vloga, który miał wejść wczoraj, ale jeszcze parę rzeczy w nim zmieniałam, więc wstawię go dzisiaj. Także słuchajcie, dzień leci, ja działam i mam nadzieję, że zrobię wszystko, co chciałam zrobić dzisiaj. Nauka będzie też jutro. No i sobota, niedziela mam studia, także ja już się nie rozgaduję i zabieram się do roboty. No dobra, słuchajcie, trening zrobiony. 35 minut. Był to drugi dzień wyzwania z Moniką. I z tego, co widzę na zegarku, wszystkie trzy cele osiągnięte. Powyżej 100%, więc tak, to ja lubię kończyć dzień. W każdym razie tak, to zawsze cieszy i nie wiem, mam wtedy wrażenie takie, że jak zrobiłam 100% albo więcej, że ten dzień był udany, no i aktywny, także bardzo się cieszę. No i tak, idę się teraz wykąpać. Cześć, witam was w piątek. Przychodzę do was z paczką, którą dostałam już jakiś czas temu, ale cały czas nie było okazji, żeby ją otworzyć, więc pomyślałam, że zrobimy to razem. W środku jest wielka torba. Jest to paczka, słuchajcie, kosmetyczna. Dobra, już widzę. W związku ze zbliżającym się nowym rokiem zespół Maybelline New York, L'Oréal Paris i Garnier przygotowały dla ciebie wyjątkową niespodziankę. Trzy paczki, które są kompilacją różnych, ale ważnych przesłań. Mamy nadzieję, że w obecnych okolicznościach namalują uśmiech na twojej twarzy i zainspirują cię do tego, abyś nie traciła nadziei na lepsze jutro. I tutaj mamy opis, widzę, tych paczek. W granatowym boksie znajdziesz kwintesencję najnowszych urodowych trendów zaczerpniętych prosto z serca Nowego Jorku. I to jest paczka od Maybelline. I tutaj mamy kosmetyki
do makijażu. Powiem wam, że ostatnio miałam taką chęć na przetestowanie jakichś nowości. Co my tutaj mamy? Lifter Gloss. Ciekawy kolor, powiem wam, że chyba pasuje do mnie. Matte Ink Super Stay. Te pomadki już miałam i nawet nie wiem, czy nie mam tego samego koloru, ale też mi się bardzo podoba. Dalej mamy tusz do rzęs Falsies Lash Lift. Bardzo fajnie, tuż zawsze się przyda, chętnie przetestuję. Kolor Tattoo, Boże, kiedy to było modne. Chyba jak byłam w liceum. I to jest, słuchajcie, kolor Socialite. Chyba tak, tutaj są jeszcze jakieś dwie kredki. O, coś do brwi, super, bo ostatnio właśnie szukałam. I słuchajcie, idealne kolory. Mamy tutaj taką kredkę do brwi Ultra Slim w kolorze Medium Brown. Więc myślę, że to będzie dobry kolor dla mnie. Brush Tip Liner, eyeliner. Okej, tutaj mamy eyeliner. Jak wiecie, ja od dłuższego czasu używam regularnie, więc zobaczymy, jak się sprawdzi ten. I na koniec rozświetlacz Master Chrome. Ciekawy kolor. Dalej widzę paczkę od L'Oreala. Uj, tutaj mamy sporo pielęgnacji. Jak wiecie, ja częściej używam naturalnej pielęgnacji i rzadziej sięgam sama po takie marki. Ale czasami coś przetestuję, jak nie, to daję komuś, kto jest tym zainteresowany. Moja mama często używa jakichś tam rzeczy z L'Oreala. I tutaj mamy coś, co mnie akurat ciekawi. I są to, słuchajcie, dwie maski Ekspert Wieku. Odbudowująca maska w płachcie. Ja nie widziałam ich w ogóle. 60+. No ja nie mam 60+, ale... Wiecie, to nie znaczy, że nie można tej maseczki użyć, bo moim zdaniem te oznaczenia wiekowe są takie, no nie wiem, ja przynajmniej się tym nie sugeruję, bo no to po prostu ma składniki odżywcze i być może będzie jeszcze lepiej działało. Ujędrnia, poprawia koloryt, intensywnie nawilża. I dalej mamy taką hialuronową, specjalistyczną i podobno ultra cienką tą chusteczkę. W środku widzę, że jest jeszcze więcej pielęgnacji, nie będę wam wszystkiego omawiać, ale tak na szybko tutaj mamy wypełniającą kurację nawilżającą, mamy też jakieś serum, tonik, płyn micelarny, żel myjący, także taki zestaw do oczyszczenia twarzy. To słuchajcie, nie wiem, czy moja mama kiedyś nie miała albo czy nie ma czegoś podobnego, to jest Revital Lift Laser Anti-Aging Care. Taki krem, a drugi Ekspert Wieku, potrójna moc, przeciwzmarszczkowy krem odbudowujący na dzień. Też 60+ jest napisane. Także taka paczka od L'Oreala, trochę pielęgnacji i na koniec garnier naturalnie. Tutaj mnie już bardziej ciekawi. O, ulubiony zestaw, słuchajcie, czyli szampon i odżywka bananowa. Uwielbiam, używam i mam cały czas pod prysznicem. Co tutaj dalej? Multi Repair Gel Cream. Mamy też lekki żel nawilżający. O, taka malutka butelka płynu micelarnego. O, krem do rąk, czy mi się wydaje? Tak, krem do rąk, skóra sucha i szorstka. Intensive 7 Days. To co lubię i ostatnio sobie kupiłam nowe opakowanie. Bardzo mi się dobrze sprawdza ta kulka, to jest właśnie jakaś nowość. Magnezium Ultra Dry, także fajnie, będę miała zapas. To są paczuszki, za które bardzo dziękuję. Może przetestuję sobie te kosmetyki do makijażu na dniach. Te gumaki mnie bardzo ciekawią. Te kosmetyki z L'Oreala właśnie może odłożę na jakieś rozdania, może dam właśnie coś mamie. Garniera. Część produktów używam, szamponu i odżywki, bardzo ładnie pod tym pachną włosy i nie wiem, w ogóle są zawsze takie wtedy błyszczące, fajnie puszyste, w takim sensie, że nie są takie oklapnięte. I maska też z tej serii jest super, to już wam zresztą mówiłam wiele razy. A teraz słuchajcie, chowam to wszystko, w sensie zanoszę do biura i zabieram się za naukę, bo niestety samo się nie zrobi. Jutro już mam studia, w niedzielę egzaminy, więc no dzisiaj poświęcam czas na to. Wczoraj zresztą też. Mam nadzieję, że będzie szło dobrze, bo wczoraj powiem wam, że miałam tak...
na dwa razy. Jakieś przedmioty typu prawo i tak dalej nie są takie proste, jakby się wydawało. Trzeba nad tym troszeczkę czasami posiedzieć, więc ja robię sobie kawę i lecę się uczyć. Odezwę się do Was pewnie później. Później w międzyczasie jeszcze zrobię sobie jakiś obiad, a wieczorem będę, myślę, dalej oglądać The Crown i może zrobię sobie właśnie jakąś maseczkę i jakąś taką większą pielęgnację, bo ostatnio tylko tak, wiecie, wieczorem coś nakładałam i nie robiłam żadnych maseczek, peelingów, więc myślę, że się przyda, także idę to wszystko wynieść i widzę, że muszę podładować aparat, bo miga bateria. Dajcie znać, jak u Was sesja, jeżeli studiujecie, jak to u Was wygląda zdalnie, czy macie już wszystko za sobą, czy jeszcze jakieś egzaminy przed Wami. No ja jeszcze trochę mam przed sobą, gdzieś tam chyba pod koniec stycznia mam jakieś ostatnie zaliczenia, więc jeszcze trochę zostało. Dobra, stwierdziłam, że w międzyczasie jeszcze będę robić zupę, więc obiorę włoszczyznę. Tutaj będzie mi się gotował wywar, więc wstawiłam już wodę. Obieram i będzie się robiła zupa, a ja wracam do nauki. Pierwszych zajęciach, bardzo fajnych zresztą, bo jest to komunikacja i zarządzanie zespołem, bardzo fajne ćwiczenia. Także one były od 8 rana, jak widzicie, już się zdążyłam w międzyczasie pomalować, wypić kawę, zaraz idę po następną, bo jest 11, a o 11:20 mam kolejne zajęcia, to znaczy wykład. No i tak dzisiaj do 18, jutro egzaminy, więc muszę się pouczyć też po zajęciach, także ostatnio wszystkie dni są takie właśnie pod znakiem studiów, a to nauka, a to jakieś pisanie czegoś, także no tak to wygląda, jak jest sesja i zbliżają się właśnie egzaminy. Właśnie sobie tutaj też wpisałam, kiedy mam kolejne, w sensie, bo w następny weekend nic nie mam i dopiero za 2 tygodnie, więc jeszcze trochę rzeczy zostało. Tak jak Wam mówię, mam jeszcze dzisiaj 2 wykłady i miało być też zaliczenie, ale jednak jest przeniesione. Więc może się dowiemy, jak to jedno zaliczenie będzie wyglądać dokładniej i kiedy ono będzie. No i tak, zaczynamy weekend. Dla mnie weekend ze studiami, ale tak, już od rana się umalowałam. Idę sobie teraz zrobić to śniadanie, bo już jestem głodna, ale powiem Wam, że lubię, jak są te studia, bo wtedy wstaję rano i no jestem bardzo szybko już właśnie gotowa do działania i wiecie, 8 rano, a ja już właściwie gotowa na cały dzień. Także tak, teraz już mamy 11, idę zrobić to śniadanie, zjeść coś i odezwę się do Was pewnie później gdzieś tam między zajęciami albo już po zajęciach. No w międzyczasie może też właśnie będę czytać notatki na jutrzejsze egzaminy, no i na pewno cały wieczór na tym spędzę. Też nie wiem, jak to będzie wyglądało, mają to być niektóre pytania ABC, niektóre opisowe, więc może być łatwo, a może być trudno, także zobaczymy. Także lepiej się przygotować, to będą też moje pierwsze egzaminy online. Wiem, że niektórzy z Was już na poprzednim semestrze jakby studiowali w ten sposób, ja jeszcze nie, więc jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało. Oczywiście kiedyś w Toruniu miałam też Moodla, więc tam też robiłam jakieś testy, ale już dawno nie, więc mam nadzieję, że to pójdzie fajnie, sprawnie i efekty będą takie, jakich oczekuję, no bo na te testy na przykład jest 20 minut, więc mam nadzieję, że uda się na wszystkie pytania odpowiedzieć. No dobra, to ja zmykam, trzymam też za Was kciuki, jeśli macie teraz jakieś egzaminy. Włączę sobie tutaj już na Teamsie wykład, to znaczy jeszcze się nie zaczął, ale wiecie, wejdę już w ten link. No i tak wygląda moja sobota. Jutro później zaczynam, więc mogłabym się wyspać, ale właśnie chcę się też pouczyć, bo jutro są egzaminy, więc myślę, że wstanę tak jak dzisiaj i będę rano po prostu się uczyć, a jutro mam zajęcia i egzaminy do 21:10. Nie wiem, czy ostatnie zajęcia będą całe, czy tylko egzamin.
W każdym razie, no cały dzień. Także za dużo planów na ten weekend nie mam. Też się raczej z nikim nie umawiałam. Może dzisiaj Kuba przyjdzie do mnie wieczorem, ale też nie jestem pewna. Zobaczę, jak mi będzie szło wieczorem z nauką. Jak nie, to spotkamy się po prostu po weekendzie, żebym to wszystko już miała z głowy, wiecie, o co chodzi. Także skupię się teraz na tym, no i czas coś zjeść. No dobra, słuchajcie, miałam mieć zajęcia do 18, ale te ostatnie okazało się, że skończyły się wcześniej, bo te osoby, które miały już wystawioną ocenę i są z niej zadowolone, mogły po prostu się wyłączyć, a reszta została na konsultację, po prostu te osoby, które są gdzieś tam zainteresowane albo chcą o coś zapytać. Więc ja właśnie sobie odgrzałam zupę, całe szczęście, że ją ugotowałam i nie musiałam dzisiaj nic gotować, bo po prostu by mi się nie chciało. Także zjem i wyjdę na małe zakupy, no bo jutro niedziela, sklepy zamknięte, więc takie, wiecie, dosłownie małe zakupy, mleko, jakieś podstawowe rzeczy, bo też większość rzeczy mam, no ale właśnie, nie wiem, mleko czy coś. Także ja zabieram się za jedzenie, potem szybko po te kilka rzeczy i jak wrócę, to będę się uczyć i może uda mi się jeszcze dzisiaj wcisnąć trening, bo wczoraj był trzeci dzień wyzwania, wczoraj nie robiłam i myślałam, że zrobię jutro już po egzaminach albo w poniedziałek, ale w poniedziałek będzie kolejny, więc w sumie fajnie by było zrobić dzisiaj albo jutro rano. Także zobaczymy, może uda się wcisnąć. Widziałam, że jest krótki, tam 30 czy 30 parę minut, także powinno pójść sprawnie. No i tak, trochę się pouczę, zrobię sobie przerwę, trening, więc to będzie też taka fajna przerwa w nauce. Nie wiem jak wy, ale ja się uczę takimi blokami, znaczy trochę się pouczę, jakieś 15-20 minut przerwy, bo robię się bardzo szybko senna, jak czytam notatki i po prostu potrzebuję czasem wyjść na chwilę się przewietrzyć albo coś zrobić w domu, nie wiem, zadzwonić do kogoś, coś zjeść i wtedy wracam do nauki na kolejną, nie wiem, tam powiedzmy godzinę. Także ja zabieram się za jedzenie, dzisiaj pomidorowa z ryżem. Moja ulubiona, dajcie znać, czy jecie z ryżem, czy z makaronem. Ja powiem wam, że uwielbiam obie, ale miałam ochotę teraz jakoś właśnie na zupę z ryżem, także zabieram się za jedzenie i może włączę sobie coś na YouTubie, bo dawno nic nie oglądałam, więc do jedzonka coś sobie puszczę, a potem szybko lecę do sklepu. Fajna jest ta piosenka Bibera. No dobra, słuchajcie, ja już po egzaminach, także kończę tego vloga tygodniowego i ten tydzień. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie kciuka w górę pod filmem i komentarz. Ja jutro już zaczynam nagrywać kolejną tygodniówkę. No i co, życzę wam miłego kolejnego tygodnia. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku i że widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Także do zobaczenia, buziaki, pa!